Witamy w programie Akademia Gotowania, w programie, w którym gotujemy potrawy, przygotowujemy potrawy łatwe, szybkie i przyjemne, razem z naszymi pociechami, troszeczkę urosły te nam wyrośnięte dzieciątka. Tak, ja jestem dzisiaj gościem specjalnym w naszym programie. Ja się nazywam, jak zawsze, Stanisław Pacholski, a ze mną w kuchni będzie... Czyli kto? Weronika. Weronika. Ja, czyli Paweł. Dzisiaj przygotujemy pizzę, specjalną pizzę, taką domową. Z parówkami. Taką nietypową, nie z ciasta drożdżowego. Z ciasta naleśnikowego, ale dużo w niej będzie niespodzianek. Do tego będziemy potrzebowali mąkę, jajka, parówki, ser, odrobinę czosnku, olej, zioła, pomidory. Mąka. Słuchajcie, naprawdę bogactwo. I ta pizza, uwierzcie mi, będzie naprawdę przepyszna. Bierzemy się za gotowanie, słuchajcie, poproszę mąkę. Mamy mąkę, proszę bardzo. Weronika. Pyk, Weronika, syp mąkę. Całą? Tak, weź, o tak, całą. Musi być całą, musi być bogato. Dziękuję. Proszę cię bardzo. Teraz bierzemy, pozwolisz, że ja troszeczkę soli dodam. Nie za dużo, żeby nie przesolić. Cukru odrobinę, bo ciasto musi być też również troszeczkę osłodzone. I jajka wbijamy, proszę bardzo, szybko jajka mi wbić. Okej. Słuchajcie, mamy tutaj pokrojoną cebulę, tak, już wcześniej przygotowaliśmy sobie w kostkę. Taką cienką kostkę, którą tutaj też damy, proszę bardzo. Tak. Teraz musimy wodę mineralną, gazowaną. Tak, żeby... powinna być mineralna. Pani Stanisławie, dlaczego mineralna? Ponieważ te bąbelki, i gazowana musi być, tak. Ponieważ te bąbelki, one nam napowietrzą ciasto. To nam zastąpi drożdże. I co w tej pizzy jest charakterystycznego, to słuchajcie, tą pizzę nie pieczemy w piecu. Tylko smażymy. Ale będziemy ją smażyć na patelni. Na patelni. Akcja, mieszamy. Wow. Super, jeszcze dolewamy wody. Jeszcze. Trochę to ciasto na tą pizzę musi być zupełnie takie jak na naleśniki. A ja w tym czasie wezmę, pokroję parówki. Parówki na takie cienkie plasterki kroimy, tak. Nie za grube, tylko tak samo, proszę, ostrożnie z palcami. Tak. Okay. I teraz popatrzcie, przypujemy te paróweczki. Poczekaj, Weronka, poczekaj, bo się rozpędziłaś. Mamy teraz tak, pieprz, koniecznie pieprz. Pieprz do smaku, tak? Pieprz czarny, tak, do smaku. Bo to zawsze. Pieprz, żeby nie za dużo. Odrobinę słodkiej papryki. Okej. Mhm. Słuchajcie, ta pizza... Mnie to hipnotyzuje, powinienem się patrzeć w którąś z kamer, Ta pizza jest bardzo prozaiczna, bo ciasto naleśnikowe, no nie każdy sobie może wyobrazić, jak może pizza smakować przygotowana z ciasta naleśnikowa. A jednak zapewniam was, jest pyszna, a jeszcze w dodatku z odrobiną czosnku. Ciasto mamy gotowe. Pokażmy to cudo. Popatrzcie się, tutaj zobaczą wszyscy. Jest takie nie za gęste, nie za rzadkie, jest dosyć takie leiste. Patelnię w międzyczasie rozgrzewamy na takim wolnym, dosłownie, powerze, żeby nie było za mocno. Na takiej piąteczce, czwórce, ponieważ ta pizza, ona będzie nam się musiała powoli smażyć, żeby nam się nie spaliła, a w środku, żeby była usmażona. Do tego jeszcze troszeczkę dodamy oliwy. Ja chcę. Proszę bardzo, tylko nie za dużo, Weronka. Już, dobrze. Tyle właśnie potrzebowali. No, żeby ciasto było bardziej jeszcze pulchne, a jednocześnie, żeby był smak południowy, taki smak południa. No tak, no oliwa ma swój posmak specyficzny. Tak się zaraz kojarzy i to tak. I teraz tak, patelnię mamy już włączoną, więc musimy jeszcze troszeczkę... A, na patelnię, tak? Troszeczkę na patelnię. Żeby nie przywierało, tak? Tylko nie za dużo, ponieważ musimy zapamiętać, że oliwa ma charakterystyczny, gorzkawy posmak. I żeby złamać ten gorzkawy posmak przy smażeniu, dodajemy
masło klarowane. Mamy, słuchajcie, mamy cebulę pokrojoną w kostkę. Mhm. Teraz potrzebujemy, proszę, krój pomidora w plastry, w takie, po takiej... Oderwij mu szypułkę. Bo... Szypułeczka, widzisz? O, w takiej grubości. Grube plastry. Dobra? No. Dobra. Takie jak to, dobrze. A ja w międzyczasie już wezmę ciasto i będę pomału smażył tą pizzę. O, ciekawe. Wyślizguje się. Dzisiaj już nam się zaczyna smażyć. No faktycznie, nie przywiera ładnie. Nie przywiera. Ładnie to wszystko idzie. Ten tłuszcz się omokala po to, żeby ze wszystkich stron ona się smażyła. Widzicie, już zaczyna się smażyć. Ciasto już się zaczyna ścinać. No faktycznie, tam pod spodem, no, widzicie? Widać pod tą oliwą, że się ścina. No. No. O. Teraz przykryjemy ją. O. I niech się smaży. I teraz tak, cebula. To ja cebulę wezmę, sypnę, okej. Okay. Dobrze? Mogę? Nie. Tak? A ty pomidory położysz, dobra? I ser. Tak, o, tak, w koło, środek. O, pyk, pyk, zobacz, jak pięknie, widzisz? O, i ten efekt właśnie, i teraz sól. No, to i teraz co robimy? Przykrywamy. A, ser, przepraszam, ser. A, jeszcze twój ser, no dobra. I gęsto, grubo, gęsto. Grubo, tej, bo tam trochę cały ten ser, grubo. Może wciągnie pizza, tej soli. Pizza z podwójnym serem. Mamy. Jest, jest, no. Zobaczcie, jak ser się ładnie zintegrował z tym plackiem, roztopił się, rozjechał się na tym placku przepysznie. 15 minut oczekiwania nie, i taki efekt. Nie jest to oczywiście zapieczony ser, tak jak w pizzy z pieca, ale jest ładnie się rozpuścił i teraz weźmiemy tą pizzę, wyjmiemy sobie. Zobaczcie, pizza jest ładnie usmażona, tutaj ten placek jest fajnie usmażony, jakby była wyjęta przed chwileczką z pieca, ale ona jest usmażona na patelni. No i co, kroimy. Pyk. Słuchajcie, ona zupełnie tak jak... Tak jak chleb wygląda, zobaczcie. No, zobaczcie. Nigdy takiej pizzy nie wiemy. Widzicie? Rewelacyjna jest, rewelacyjna. Pizza, cokolwiek byśmy kroili, musi być, o, ukrojone, a nie zgniecione, tylko ukrojone. Dobre. Dobre, ludzie, super. Pyszne. I to wszystko, co dzisiaj przygotowywaliśmy, będzie w internecie. Zapraszam, do zobaczenia.